Jeszcze jedna chwilka, słuchajcie, ja też chciałam nawiązać do tego, bo to jest powiązane z tym, co mówiła Ewa. I chciałam wam powiedzieć o sierocym sercu, które miałam. Ponieważ jak wiecie, jestem usługującą, jestem ewangelistką, usługuję w darach uzdrawiania. Coraz częściej mam słowa wiedzy, mam wizje sny, trafione w punkt. Ale to nie zmieniało faktu, że było przestrzenie mojej duszy, których w ogóle nie dotknęłam. Miałam pewną przerwę serca mojego zamknięte, ponieważ zranienia były tak głębokie, że ja po prostu wypierałam to. Uciekałam po prostu w różnego rodzaju służby, w inne rzeczy. I powiem wam, przyszłam z tym do Boga i Duch Święty już zaprowadził mnie do książki Syn czy Niewolnik. I stanęłam w takim miejscu kiedyś na uwielbienie, że na uwielbieniu Artur akurat wypełnił takie słowo na terapię. I mnie przeszło moje serce, ale gdzieś mój duch i mój bunt nie pozwolił mi na tamten moment pójść na tą terapię. Ponieważ ja doszłam do tego, że ja po prostu miałam i byłam i żyłam od dziecka w poczuciu ciągłego zagrożenia i lęku. I to wynikało z braku miłości ojca, której nigdy nie doświadczyłam i nigdy nie otworzyłam serca, nigdy tu w 100% nie zaufałam człowiekowi. Chyba po roku czy półtorej powiedziałam Michałowi Julicie prawdę o moim życiu, kiedy do nich pojechałam. To był w ogóle przełom, w którym coś zaczęło się dziać. I powiem wam, że tydzień temu przyśniła mi się Agata i Kasia Grodzka, jak tańczyła tutaj z całym kościołem w kółku, a ja siedziałam w depresji na krześle. I Kasia podeszła do mnie i podała mi rękę z uśmiechem, a ja ciągnęłam tak, jakby wyczułam to ciało. I byłam w tym kółku i nagle Agata z drugiej strony złapała mnie za rękę i spojrzała, mówi: tak to jest, jak się nie zrobi porządku i wchodzi się w służbę z zranieniami. Ja wtedy podjęłam w moim sercu, że wbrew wszystkiemu pójdę na tę terapię do Artura, mimo że jestem po wielu latach terapii, ale to była terapia ze świata, że zaufam człowiekowi, że otworzę na niego swoje serce. I taką też decyzję podjęłam. Zaczęłam uczęszczać do Artura i powiem wam, jest to dla mnie bardzo trudne i nowe, ponieważ jak wiele z osób wie, miałam takie świadectwo życia, że gdzieś byłam bardzo poranioną dziewczyną. Ale miałam taki wybór, albo się wycofam i nie ruszę tego, ale wiedziałam, że prędzej czy później po prostu się obalę. I podjęłam tę decyzję. I powiem wam, dzisiaj z tego miejsca, bo jestem 2 lata w kościele, że ja do ojca przechodziłam jako do ostatniej osoby na świecie. I Artur był pierwszą osobą w moim życiu, która zawsze mi pomogła, której zawsze słowa budowały moje życie. Gdziekolwiek go nie spotkałam, czy poszłam na terapię, ja wychodziłam jak w schowronkach. Moja dusza przez moment po prostu była, później nie wykonywałam pracy na tej duszy, ale była po prostu uszczęśliwiona. I wiecie, ja ostatnio poprosiłam Artura o pomoc i nie mogłam spać. Bardzo dużo mi to kosztowało, żeby do niego podejść i po prostu zapytać się go o pewną rzecz i zrobiłam to. A on po prostu wstał, zerwał się i cały w schowronkach powiedział: okej, nie ma sprawy. I we mnie coś pękło. Bo ja w ogóle zobaczyłam, że ja dalej trzymam to kłamstwo i tą iluzję. Bo Bóg jest tylko dobry i Ojciec jest tylko dobry. I wiecie, ja postanowiłam otworzyć się w 100% na relacje z ludźmi w kościele. Podjęłam tę decyzję i nie boję się już zranienia, bo wiem, że z krzyża mogę przyjąć uzdrowienie. Będę robiła porządki w duszy, krok po kroku brała się za różne obszary. I chcę wam dzisiaj jeszcze na koniec powiedzieć, że dostałam słowo od Boga przez Sisę, która mówiła po angielsku. Ja nie znam tego języka, jak większość z was wie. I love you. Mogę wam to powiedzieć. To jest chyba to, co znam. I ona powiedziała takie słowa, że to jest czas w ogóle, kiedy jest serce do serca. I to jest czas specjalny dla twojego serca. I Bóg powiedział do mnie w ten sposób, że wszystko nam zostanie dodane, jeśli tylko będziemy w tej relacji z Nim serce do serca. A to może się zadziać tylko wtedy, kiedy się w 100% otworzymy na drugiego człowieka. Amen. Amen.